20 sierpnia delegacja z Chin spotkała się z włodarzami powiatu jeleniogórskiego. Nasz region przypadł im do gustu, a mieli okazję tu niejednokrotnie bywać, między innymi dzięki współpracy z firmą Dr. Schneider. Wsparcie projektu, wymiana wiedzy dotyczącej m.in. technologii, to zyskujemy poprzez tak zacieśnioną współpracę z Chinami. Podczas spotkania mowa była o współpracy z powiatem jeleniogórskim na dużo większą skalę. Oprócz branży samochodowej dobrze byłoby nawiązać współpracę na płaszczyźnie turystycznej i kulturalnej, a w przyszłości może także z większą ilością przedsiębiorców. Kiedy mówimy o powiecie, mówimy o mieszkańcach, mówimy o przedsiębiorcach. Ja liczę bardzo na to, że tu przedsiębiorcy nawiążą dobrą współpracę, a wiemy, że rynek chiński jest tym rynkiem napędowym, gospodarka chińska. I mam nadzieję, że nasi przedsiębiorcy przede wszystkim zyskają na tej współpracy. A jeśli my na poziomie powiatu, samorządu będziemy mogli zbudować im taką platformę do tego, żeby te relacje były dobre, no to jak najbardziej tak, my jesteśmy oczywiście do dyspozycji. Jest to wyjątkowe miejsce, przyroda jest tu niesamowita. Myślę, że u nas też by Wam się spodobało. Ja bardzo liczę oczywiście, ponieważ nasz powiat jest powiatem turystycznym i tutaj oczywiście poza tą wymianą typowo gospodarczą liczę na to, że nasz region otworzy się na turystów z Chin, bo wiemy, że interesują się Europą, interesują się Polską. To połączenie też już jest coraz lepsze, świat staje się wioską globalną, więc nie ma problemu z połączeniem lotniczym i mam nadzieję, że w przyszłości turyści z Chin zawitają i będą chcieli przebywać, bywać i odwiedzać powiat jeleniogórski, a tu zyskają oczywiście gestorzy turystyki, a wiemy, że nasz region jest mocno turystyczny i z tego żyje ponad 40 tysięcy miejsc noclegowych. Powiat jeleniogórski co roku zachwyca miliony turystów i jest gotowy na przyjęcie kolejnych.